dla fanów nie tylko analogowej fotografii. Zapraszam serdecznie. Michał Marcin, Blue Stream TV. Panie dyrektor, to nie tylko wystawa, cały festiwal, to nie tylko wystawa, to również warsztaty, pokazy i wiele innych ciekawych kwestii. Co właściwie na ten szósty festiwal jest najsilniejsze, najmocniejsze? Co się najbardziej wybija? Dla każdego będzie to pewnie co innego. Dla mnie na pewno jest to projekt laikarzy. Zawsze przygotowuję na każdą edycję taki temat związany z Bydgoszczą, z tą naszą tutaj ziemią, z tym miejscem, w którym właśnie festiwal powstał. Jest bardzo zakorzeniony w tutejszej kulturze i tożsamości, ponieważ to właśnie w Bydgoszczy były te fabryki, Foton, wcześniej Alfa, produkowały materiały analogowe. I laikarze to jest taki temat mówiący o tym, że 100 lat temu Bydgoszcz została przyłączona do Polski. Są to zdjęcia ulicznych fotografów, którzy wychodzili na ulicę, na wolne już ulice Bydgoszczy i fotografowali zwykłych ludzi, zwykłych przechodniów na Placu Wolności, na ulicy Mostowej, na ulicy Gdańskiej, Długiej i pokazujemy te zdjęcia w plenerze, na ulicy Długiej właśnie. Program festiwalu jest bardzo bogaty, bo to nie tylko wystawy, warsztaty, wernisaże, pokazy filmowe, koncerty, pokazy filmowe. Na co pani by zwróciła szczególną uwagę, żeby zachęcić bydgoszczan, żeby odwiedzali? Myślę, że warto przyjść tutaj do dawnego Jedynaka, domu towarowego, obejrzeć. Jest to specyficzna fotografia. Pewnie nie wszyscy będą ją doceniali i uznawali za swoje spostrzeganie fotografii, bo najczęściej patrzymy na obraz inaczej, ale tu mamy obraz przedstawiony przez artystów, ich wizja, ich techniki nowe. Coraz mniej takiej fotografii analogowej w tym, co oglądamy, niemniej jest to zawsze interesujące, bo pobudza naszą wyobraźnię, pozwala nam zobaczyć trochę inaczej pewne rzeczy. To jest ciekawe i warto przyjść. Festiwal to nie 3 dni, to bardzo długi czas, bo aż do 3 października. Na co pani najchętniej przyjdzie, na co pani zwróci uwagę? Czy to warsztaty, czy to same wystawy, czy ewentualnie jakieś projekcje filmu? Ja powiem szczerze, wystawa pobudza jakby, tak jak już wcześniej powiedziałam, gdzieś tam te moje struny, więc na pewno będę korzystała z okazji obejrzenia prac i doświadczania dzięki nim swoich przeżyć. Bardzo lubię warsztaty i będę śledziła, które warsztaty, jeżeli znajdę przestrzeń, to z nich skorzystam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. Thank you.